Polska pokazała świetne show. To był najlepszy pokaz na otwarcie międzynarodowych targów turystycznych w Berlinie od lat. Do końca ustawienia teraz! Siła! Scena jest ogromna i jest praktycznie cały czas 20 tancerzy na scenie, więc strasznie się denerwuje ustawienia, żeby równali, żeby tą scenę wykorzystali w 100%. I to jest dla mnie największy problem. Panowie, jest dobrze? Muszę się namaślić na rozgrzane, obolałe mięśnie. Niespodzianką dzisiaj akurat okazał się dym na scenie, suchy lód, który spowodował to, że zaczęliśmy kaszleć. Dobrze? Bardzo dobrze. Bardzo dobrze, tylko ustawienia, trzymać ustawienia. Jak widać po prostu, jestem tak wyluzowany, że już tutaj się zaraz przewrócę pewnie. Ale jest tyle technologii bardzo nowoczesnej w to zaplątanej, że zawsze jest ten jeden promil szansy, że coś się walnie. Dacie ognia? Do góry i... Najbardziej zaskoczyły mnie projekcje, bo nie spodziewałem się, że to wszystko będzie miało aż taki efekt, że to wszystko jest w 3D i nagle okazuje się, że tańczę z Pauliną duet i tańczymy pod wielką płachtą, która na nas spada. Ludzie tak to widzą, więc to jest takie mega ciekawe. Siedziałem na widowni i drżały mi ręce. No, miałem takie ciary, że dawno takich nie miałem. Tego to nie widać, ale oni naprawdę pracują ciężko. To ja wiem, bo moja córka trochę się bawiła w to. Podobało mi się, ale przede wszystkim te połączenie fizycznego człowieka z jego mozołem i trudem i te technologiczne chwyciki różne. Polska pokazała bardzo nowoczesne, a nie folklorystyczne państwo. Zwłaszcza techniczny aspekt show zadziwił wszystkich. To było doskonałe.